O mój Boże, czemu ja tak wyglądam? Kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jest taki mały vlog. Rada jest jakoś po 18, ja się czuję strasznie źle. W sensie czuję się jakbym miała gorączkę, ale jej nie. Mam ją zapchany nos, ale dobra, pomijmy ten fakt. Mam nadzieję, że taki film wam się spodoba. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji, jeżeli takie filmy wam się podobają i chcecie takich więcej. A my teraz lecimy do kuchni robić jedzenie. Jak widzieliście, dzisiaj jest już czwartek, jest godzina do 8:58. Do 9:50 zaczynam lekcję. Mam dzisiaj sprawdzian z chemii, który strasznie mnie przeraża, więc mam nadzieję, że będę dobrze czuła, jak będę go pisać. Oraz jest możliwość, że zapyta mnie pani z polskiego. Polski mam jako drugi, jako pierwszy mam WF, potem mam polski, więc teraz będę się uczyła polskiego. Jak skończę się uczyć polskiego, to pouczę się chemii. I zignoruję mój wygląd, ale jak wiecie, dopiero wstałam i się ogarnęłam, więc potem się pomaluję, to już będziecie mogli na mnie normalnie patrzeć. Więc na razie idę dalej, jak będę coś jadła, czy coś to dam coś. Zwolniłam się z dwóch lekcji, bo się trochę źle czułam, więc się zwolniłam, ale przyszłam na chemię, bo na chemii właśnie miałam to sprawdzić, ale nie chciałam mieć zaległości. Zostałam 52% od 55, jest 3, więc albo bym miała 2 plus, albo 3 minus, nie wiem, to zależy jak pani widza. Ale przyszła mi paczuszka z Zary i przyszły mi takie perfumki, są właściwie zapakowane, jakby folia bąbelkowa, srebrna właśnie jakby w całym tym kastromie, to sobie trochę odrywam. O, i w środku mamy taką buteleczkę. Me and myself. Okej, zaraz wam przeczytam, jakie mają nuty zapachowe. Ja już ją machałam, ale naprawdę bezwzględnie pachnie. Chciałam wam pokazać, właśnie jak było zapakowane, więc teraz ją sobie odkładam do reszty kolekcji moich perfum. O, jeszcze mam je zapakowane. Ostatnio z Zary przyszły mi jeszcze takie perfumki. Już wam pokazuję. Śmiesznie się je otwiera, bo no to patrzcie, w ten sposób. Wy otwieracie to tak i tu się wysuwa. I tak wygląda buteleczka. I też pachnie mega, mega... to pachnie tak kwieciście, a to pachnie tak, nie wiem czym to pachnie, ale zaraz spróbuję gdzieś znaleźć, jakie tam są nuty na pachowe. To jest kwiatowa woda perfumowana, piramida zapachowa z nutami migdałów, magdoli i bobutonka, świetlisty, nowoczesny i odpalający zapach. Ostatnio zrobiłam mnóstwo dużych zakupów z Bershki i też z Zary, ale jeszcze nie wszystko mi przychodziło, chciałam wam dać jakby wszystko na jednym filmie, czekajcie na ten duży haul, bo się czuję, bo naprawdę będę się działo. Okej, więc jest 15:48, ja ogólnie na przyszły dzień mam dosyć sporo do roboty, w sensie mam jedną kartkówkę i dwa sprawdziany, z czego sprawdzian mam jeden z polskiego, z całego działu ze średniowiecza na czwartek, ale muszę już umyć na wtorek, bo pani będzie pytać. I mam jeszcze we wtorek sprawdzian z litozimy, ja z biologii, więc dzisiaj prawdopodobnie porobię notatki. Teraz, póki mam siłę, to idę nagrać ćwiczenia na WF i będę czekała na obiad. Na obiad mam kotleciki, jakieś moja mama dzisiaj zrobiła z piersi kurczaka, z ziemniakiem i z cebulką. Zapiekane, no zapiekane, zasmażane z sosem pomidorowym i do tego ziemniaczki. Okej, więc ja już wysłałam te ćwiczenia. Kurde, mam zatkany nos! Co ja robię?
Okej, jest 18:17 i ja nawet nie skończyłam pierwszego tematu. Jakby... Ja dużo też znaczy no nie dużo, ale trochę rysowałam i to też mi trochę zajęło te nagłówki i tak dalej. Ja już po prostu jestem zmęczona, więc dokończę to sobie jutro albo później, więc pokażę wam teraz, jak wyszło. Tu jest pierwsza strona. Tu jest druga strona. Trzecia strona. I no nie całe. Zostało mi jeszcze dwa punkty w pierwszym temacie plus cały ten drugi temat, ale nie wiem, czy ten drugi temat o mitozie nie jest krótszy. Sorry, o mejozie, nie o mitozie. Jest krótszy, ale jest dużo rysunków. Super. Okej, więc od kilku dni prawie codziennie robię jakieś nowe makijaże. Dzisiaj zrobię coś dosyć takiego basic, bo będę po prostu miała tutaj chmurki, ale ja nigdy nie rysowałam chmurek i w ogóle, no i zrobię to tylko oczy. Więc zaczynam od tego, że na jakiejś płaskiej powierzchni sobie mieszam podkład z jaśniejszym odcieniem, tak sobie mieszam i będę teraz je nakładała na mordeczkę. Przypudrowałam się i zrobiłam brwi i teraz biorę paletę i wezmę jakieś różowe odcienie najpierw, takie nie za mocne i postaram się zrobić róż, ale również przez nos. Okej, wygląda to tak, poblendowałam, dodałam trochę rozświetlacza i teraz zajmę się moimi oczami. Oczy będą w podobnych kolorach może, no raczej w podobnych, bo chciałabym, żeby to wszystko było takie ze sobą zgrane. So, let's go. Zaczynam od wyznaczenia sobie kształtu cieniem hibiskus. Okej, i tak to wygląda i teraz będę używała białej bazy pod cienie, żeby zrobić chmurki. A przynajmniej spróbuję. Okej, zrobiłam trochę chmurek. Nie wygląda to zbyt dobrze, ale zaraz spróbuję to naprawić i trochę poddaję różowego modu, żeby było bardziej podobać. Ej, w ogóle nie spodziewałam się takiego efektu, mega mi się podoba. Usta sobie zrobiłam takie delikatne. Teraz rozpuszczę włosy i zobaczę, jak to wygląda. Rozpuszczonych włosach prezentuje się tak trochę dziwnie. To wygląda jak takie usta zrobione. To wygląda jakby było mega małe, jakoś nie wiem, takie. Ale ogólnie... Wow! Zostanę w tym makijażu jeszcze pół godziny, zjem coś i... Dajcie znać, bo teraz zaczęłam robić jakieś takie ze sprzątania, czy coś, jak daje takie pojedyncze rzeczy. Dajcie znać, czy coś takiego mi się podoba, nawet nie wiem, czy to wstawię, ale zobaczę. Przypomniałam sobie, że różowy bardzo trudno schodzi ze skóry, więc teraz dopiero się zacznę zachować. Wszystko się zmyło, bo na płatku nic nie pozostało, więc teraz przechodzę już do mojej normalnej rutyny wieczornej. Jeżeli chcecie zobaczyć, co sądzę na temat tych kosmetyków i jaka jest moja rutyna na buzie, to zapraszam was do poprzedniego filmu. Dziś użyję tego borówkowego mleczka, dlatego że jest nawilżające, łagodzące i jest ze śluzem ze ślimaka. Więc złagodzi mi podrażnioną skórę.
Więc jest już piątek i jeżeli chcecie wiedzieć, co się dzieje na mojej głowie, to czekajcie na kolejny odcinek, odcinek film, który pojawi się we wtorek, bo no zobaczmy, jaki będzie tego efekt, sama jestem bardzo ciekawa. Tak więc to już by był koniec tego filmu, dziękuję wam serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że taki filmik wam się podobał. Jeśli tak, to pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, łapki w górę oraz komentarza. Jeszcze raz dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie, pa pa!